Dobra. Najfajniejsze rzeczy to są tutaj, bo to są od cosplayerów różne rzeczy. Jest jajko Danery zrobione przez Anuszkę, jest... Nie wiem, ty w ogóle znasz polskich cosplayerów, czy nie bardzo? Mniej więcej, niektórych. No to, to tak, to Krawcowu zrobił, czyli Michał Gwiazda zrobił tą maskę z Overwatcha na górze srebrną. Rękawica Ezreala zrobiona przez Szapi. Anuszka już nie jest aktywna, ale to ona zrobiła jajko. Ona była taką naczelną Danery z Polski w pewnym momencie. A to chyba na dźwięku, o której mówisz, no? No, taka blondynka z niebieskimi oczami takimi wielkimi. A maska ta na dole jest zrobiona przez Isabel. I przez Julkę Syczewę. No mam trochę tych gratów, mam. No ale sam powiedziałeś ćwierć wieku zbierania, tak? No. Witajcie w kolejnym odcinku serii Dibbler Pyta. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to nasz 10. jubileuszowy odcinek. A po drugie, moim dzisiejszym gościem jest sam Tadeusz Zieliński, którego chyba przedstawiać nie trzeba. Witaj Tadeuszu. Z tym sam to zawsze tak od razu wstyd człowiek ma. Dzień dobry, dzień dobry. Powiedz mi, Tadeuszu, jak to u mnie zwykle bywa, zaczynam od samego początku. Opowiedz mi proszę, jak zaczęła się twoja przygoda z grami i czy pamiętasz pierwsze gry, które ogrywałeś? Przygoda z grami to się zdaje, już mam to przerobione w każdą stronę tej historii. Więc jak miałem 7 lat, to kolega dostał ZX Spectrum 128+, którego mu strasznie zazdrościłem i na nim grałem w pierwsze gry na Spectrum. To był taki moment, kiedy generalnie komputery zaczęły się pojawiać w Polsce i niektóre dzieci znajomych mojej matki miały komputery, tam jakaś znajoma miała Atari, ktoś inny miał Commodora, więc jakby ten komputer się tak pojawiał w moim otoczeniu, ale przede wszystkim to było to ZX Spectrum, a jak miałem 8 lat, to dostałem ZX Spectrum od dziadków, tylko ja dostałem wtedy 48+, czyli taką mniejsze, ale to jedna z lepszych wersji w ogóle ZX Spectrum, tak zwana trumienka, ono było takie strasznie kanciaste, dziwne, że się nie pokaleczyłem. No i to był mój pierwszy komputer do... długo, ale jakoś ten komputer w pewnym momencie zniknął, znaczy mój komputer zniknął, bo już był stary i zacząłem grać u kolegi, który miał Commodora i to była taka moja fascynacja, to był przede wszystkim Commodore, później Amiga, to po kolega grałem twardo, do wieku lat 15, kiedy znowu dziadek właściwie, zasponsorował mi komputer do liceum, tak, to było po przełomie 89 roku, już troszeczkę się zmieniły warunki, można było kupić komputer w Polsce na przykład, już bez większego problemu, więc kupiłem sobie wtedy Amigę, taką na wypasie, z angielską klawiaturą, a nie z niemiecką, co było znaczące, bo głównie wtedy królowały takie z niemiecką, czyli Kuwerc jest niemiecki, bo jeszcze jest Azerty, czyli francuski układ, który nawiasem mówiąc też przerobiłem w życiu, bo to był też jeden z moich komputerów, miał francuską klawiaturę i to było, żeby było śmiesznie, był to PC firmy Commodore, ale o tym za chwilę. No i miałem tę Amigę przez całe liceum i to była taka moja, to był taki moment, kiedy się tak naprawdę w te gry wkręciłem już tak, czytałem pisma, Top Secret oczywiście, Secret Service, potem Gambler, którego zresztą byłem wielkim fanem, bo to było takie pismo, które się bardzo wyróżniało wtedy na rynku, ono miało trochę inny styl, inny, było brzydkie jak noc, ale miało fajne teksty. No i w wieku lat 19 komputer sprzedałem, bo bym nie zdał matury, jakbym go nie sprzedał. Bardzo żałuję swoją drogą, że sprzedałem wszystkie moje komputery i pozbyłem się wszystkich moich platform jakoś na przestrzeni lat. I kupiłem sobie wtedy za to rolki i zdałem maturę. Na tych rolkach swoją drogą jeszcze jeździłem z dobre 2-3 lata, także tam nawet coś umiałem na rolkach. Ale cały czas ten komputer był też... A właśnie, to jest też ważne, że w liceum miałem kolegę, był synem mojej nauczycielki od polskiego i naszej wicedyrektorki przy okazji, który był pecetowcem. Ja byłem amigowcem, ale był pecetowcem. I Amiga to już wtedy tak mocno, mocno zdychała, a całe granie się przenosiło właśnie na pecety, więc ja znowu musiałem zacząć grać u kolegi. Chodziłem do niego grać, pamiętam, żeśmy grali na cztery ręce na klawiaturze blokującej się zresztą w Mortal Kombat. Klasyka. Strasznie go zresztą ogrywałem, bo numpad się mniej blokował niż klawisze QW i tak dalej, więc tam można było... Zawsze wolałem grać na numerycznej. Dosyć przypadkowo pojawił się w moim domu komputer klasy PC, i to był właśnie pierwszy ten komputer, to był 286 ST, więc w ogóle jakiś już śmieć w tych czasach, wtedy to już 486 się normalnie miało. I on był firmy Commodore. To był PC, ale firmy Commodore. To nie było to słynne Commodore, ta Amiga 2000, tylko to był normalny PC brandowany firmą Commodore. Miał klawiaturę Commodore, miał myszkę Commodore, przez lata miałem myszkę ze znaczkiem Commodora.
monitor też, tak, i pudło, tylko to był też taki PC, tak jak Dell na przykład, tak, czyli po prostu komputer, przepraszam, kotek tutaj się uaktywnił, czyli to był po prostu zamknięta architektura, tak jakby taki, tak jak IBM-a się kupowało, mm-hmm. tak, zamknięty komputer firmy IBM i tam... Nie dało się tam nic wkładać do środka, tak? Tam się mm-hmm. nic nie dało wymienić, więc na nim się udało mi odpalić dwie gry, jedna to było UFO, w ogóle dla którego chciałem odpalić sobie tego PC, bo kochałem UFO, namiętnie grałem u kolegi, a druga to była Ascendancy. I tak się złożyło, że pewnego dnia to była zima, jakoś grudzień tak mniej więcej, wracałem ze studiów, które wtedy tam jakieś już, wiadomo, 19 lat to już studia zaczynałem jakieś i na przystanku autobusowym spotkałem kolegę z liceum. Właściwie to też skomplikowane, powiedzmy, że z liceum, na nim myśmy chodzili do równo, on chodził do innego, ale jego bratem się kolegowałem, który chodził do mojego, mówię, complicated. No i się go tak pytam, o siema, co tam u ciebie, co robisz? On mówi, ja wracam z gamblera. Ja mówię, jak to wracasz z gamblera? No bo w gamblerze recenzował zawsze wszystkie symulatory piłkarskie, znaczy wszystkie, te, które się dopiero wtedy zaczynały pojawiać i wszystkie menedżery. Ja mówię, ty to weź mnie wkręć. On mówi, dobra, to napisz tekst. Dobra, to napiszę. No i ponieważ grałem wtedy to Ascendancy, to napisałem tekst o Ascendancy, co on robił niedawno, mi Facebook przypominał właśnie, że to był taki klon Master of Orion, tak zwane 4X strategy. Tak? Kojarzę, no. Bardzo fajna gra, z super muzyką i wyróżniała się wtedy też tym, że nie było w niej ludzi. Były same jakieś obce rasy i to tak strasznie, strasznie obce, tak naprawdę obce, w sensie, że tam, nie wiem, chmura żyjąca, jakiś, nie wiem, silikon żyjący, silicon-based life form. No, potem to też była śmieszna akcja, ponieważ ja się kolegowałem, bo chodziłem do jednej podstawówki z gulaszem od Secret Service, bo byliśmy sąsiadami. I tak się też złożyło, że wtedy żeśmy byli na tych samych studiach, na tym samym roku, powiedzmy. I on mi załatwił zaproszenie na premierę Mortal Kombat. Ona była tak mniej więcej właśnie jakoś luty chyba, teraz była niedawno przecież też rocznica. No tak, tak. Więc załatwił mi wejście na premierę Mortal Kombat na 25-lecie. Właśnie teraz było tak, 25-lecie Mortal Kombat, no bo to się zgrywa jakby z moim czasem pracy. I tam poznałem Aleksa Łuchańskiego, który mi powiedział, że w ogóle jest fajny tekst i zaprosił mnie do redakcji. Więc to się jakoś bardzo dziwnie potoczyło i jak wylądowałem w tej redakcji, tak zostałem już tam do końca Gamblera, a potem jeszcze była tam przerwa, powiedzmy półroczna w pisaniu i zacząłem pisać też z Aleksem Uchańskim, który mnie ściągnął do Axla, który wtedy rozwijał komputer Świat Gry i później jeszcze powstało pismo Play Wszystko Gra. No i tam wylądowałem na lat 12, a w międzyczasie się jeszcze pojawił Hyper, który tam od 2006 roku do 2012 istniał w moim życiu. A potem to już były różne dziwne rzeczy. Już potem zmieniłem, że tak powiem, stronę zupełnie na tą game devową. Najpierw to był PR marketing i community, potem znowu PR i game design się pojawił właśnie przy okazji pracy w CD Projekt Red. Po czym miałem krótką przerwę, do której nie chcę wracać. Znaczy nie, praca była cały czas, ale nie wspominam ile tego miejsca, a potem wylądowałem w Hogach i tam byłem przez 5,5 roku, najpierw jako PR marketing, a potem jako game designer. I tyle. A powiedz mi, tak trafiłeś do Gamblera, a jak trafiłeś w ogóle do Hypera? Jak wyglądała praca w Hyperze za kulis? Tomek Kretschmar ściągnął mi, to bardzo szerokie pytanie. Znaczy odpowiedź na pierwszą jego część jest bardzo prosta, Tomek Kretschmar mnie ściągnął. Tomek wymyślił, że ja i Miłosz poprowadzimy program. Nie było castingu, po prostu żeśmy się spotkali i zaczęliśmy, rozumiem, że, przepraszam, papierosy elektroniczne nie są tutaj źle widziane, czy? Absolutnie nie, proszę bardzo. Doskonale. No więc Tomek wymyślił formułę programu, wymyślił nas jako prowadzących, kazał nam poprowadzić program, a tak się złożyło, że jakieś dosłownie 2 miesiące wcześniej jacyś moi koledzy do mnie podbijali, żeby też zrobić właśnie jakiś program. Ja miałem... To nie wyszło, ale myśmy siedzieli, mieliśmy jeden dzień zdjęciowy i w trakcie tego dnia zdjęciowego, siedząc tam z takim moim kumplem, żeśmy nagrywali jakieś takie właśnie gadki o grach, gdzieś miałem okazję troszeczkę przetrenować to, co później usiadłem też na krześle, tylko z innym kolesiem i też żeśmy gadali o grach, ale ja byłem troszeczkę otrzepany przez to i jeszcze jest jeden tam w mojej historii telewizyjny taki przypadek, którego w ogóle mało kto pamięta, jak ktoś pamięta, to w ogóle szanuję zawsze bardzo. Otóż w latach 90. był tam Meta na TV4 bodajże, który był polską wersją programu Giga. To był niemiecki program o grach, gdzie to było takie bardzo szerokie grono ludzi, wiele osób, tam kamera podchodziła do każdego, on opowiadał. Straszny szajs, prawda? Pracowałem na planie, to wychodziło przez jakiś czas, tam żeśmy kilka odcinków tego nagrali, jakieś pieniądze na tym zarobiłem. I tak naprawdę to w Mecie zdobywałem te moje pierwsze szlify.
Potem było to nagranie takie pojedyncze, kiedy właśnie z kolegą żeśmy się sobie trenowali jakby na sucho tak naprawdę do puszki, żeśmy sobie nagrali takie nasze pogadanki o grze, mhm. podcast właściwie można powiedzieć, no a potem mówię, Tomek się odezwał dosłownie miesiąc czy dwa miesiące później z twardą propozycją tutaj w ogóle. Wiesz, o Hypera musiałem cię spytać, ponieważ ja jestem akurat z tego pokolenia, które się wychowało. Jesteś z pokolenia hyperowego. Tak, tak, dokładnie. Znaczy, no, ja nie będę ukrywał, że wiesz, jakby nie było, to dziennikarstwo prasowe było moją główną, moim w ogóle głównym zajęciem i głównym źródłem i dochodów i w ogóle moją główną pracą. Tam się robiło najwięcej, bo to była taka praca prawie z dnia na dzień. Oczywiście było deadline do deadline'u, ja zawsze pracowałem na deadline'y. Ale Hyper był fuszką na boku tak naprawdę, natomiast paradoksalnie na koniec zostałem zapamiętany głównie przez tego Hypera, no bo telewizja. No wiadomo, miało to większy zasięg. Nie będę ukrywał, słuchaj, no nie będę ukrywał, że moje największe momenty dumy życiowe zwykle są, biorą się z tego, jak ktoś mi mówi, że trafił do gier dlatego, że oglądał mój program, albo w ogóle już najlepiej tak trafił do game devu, bo oglądał mój program, zakochał się w grach i w ten sposób trafił gdzieś tam właśnie do robienia gier. No i jak dowiedziałem się na przykład, że Jankos oglądał tam, nie wiem, program, w którym przesiadł się z Doty na ligę właśnie przez obejrzenie programu na Hyperze, no to nie da się ukryć, że ciężko jest to przebić recenzjami, jakby one dobre nie były, tak? Jakby, nie wiem, tam pierwszy tekst w Polsce o StarCraftie drugim albo coś tam. To z perspektywy czasu tego nikt nie pamięta, ale pamiętają właśnie te programy, więc hej, no cieszę się bardzo, że miałem szansę to robić. No ale właśnie, był Gambler, był Hyper, a potem to, co już wspominałeś, przyszedłeś do Game Devu i chciałem cię spytać, dlaczego właściwie? O, nie od razu, nie od razu. Znaczy, najpierw byłem, mówię, PR Marketing Community, to były moje, właściwie najpierw trochę community managerem, trochę PR-owcem i taką twarzą takiego projektu, który się nazywał CDP.pl i to był, jak CD Projekt Niebieski się skończył i on się przebrandował na CDP.pl, to ja byłem jakby twarzą tego całego projektu. Znów no to był 2012 rok, w którym pierwsze mi się prywatnie bardzo pozmieniało, bo mi się skończył 10-letni związek, więc to tak jest, wiesz, duża cezura, właściwie rozwód, tak? Więc to był taki jeden jakby czynnik, który na pewno zaważył na tym, że ja miałem ochotę coś w życiu pozmieniać. Jasne. A do tego doszły całkowicie obiektywne jakby przyczyny finansowe, no krótko mówiąc. Prasa drukowana i telewizja zaczęły zdychać, zabijane przez internet. Jak ja zacząłem pracować w... Ja w ogóle nie byłem wtedy jeszcze tego świadomy. Znaczy nie byłem świadomy, jak my jesteśmy z tyłu na przykład w stosunku do youtuberów. I jak pamiętam, jak się przyniosłem do CDP-u i miałem pierwsze spotkanie wtedy z Wąziem, z Rojem i ona się nazywała Maria Magdalena. Nagrywała z Simsów jakiś podcast. Znaczy materiały, była trzecią największą youtuberką wtedy w Polsce. No Rok i Rojo to wiadomo, Wąziu to Wąziu. Jak ja się dowiedziałem, że oni wszyscy mają po tam, nie wiem, 200, 300, 500 tysięcy subskrybentów, że mają po setki tysięcy odsłon na swoich materiałach, to było takie... I to był też jeden z powodów, dla których nie spieszyło mi się za bardzo do zrobienia własnego, znaczy były też znowu przyczyny obiektywne, nie miałem internetu wystarczająco dobrego, żeby zostać streamerem, ale ja wiedziałem, że jak zostanę streamerem, to mnie bardzo mocno zweryfikuje. Więc zostałem w tym momencie, kiedy już mi nie zależało na tym, żeby być streamerem, tak? Bo mój stream jest bardzo malutki, mam 25 widzów średnio, więc, ale bardzo fajny, więc jakby dla nich głównie to się teraz robię. Natomiast wiem, że nie, że jakby wiesz, nie rozbujam tego, nie zostanie. Kariera streamerska nie jest mi dana raczej. O ja pierdo. Chciałem zmienić też pracę. A i co jest jeszcze ważne, że oprócz tego, że umierała mi ta telewizja, umierało, wiedzieliśmy już, wtedy była słynna rozmowa z panią dyrektor w Kanal Plusie, nie wiem, czy ją słyszałeś, gdzie pani dyrektor powiedziała, że ona gier nie lubi, się nimi nie interesuje i widzi powody, dla którego mielibyśmy rozwijać w ogóle pion growy. A potem spytała się, czy z recenzji Dishonored możemy wyciąć brutalność, tak? No ciężko by było na pewno. Ciężko byłoby, tak, 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 tak. Więc jakby wiedziałem, że tutaj to jest kwestia pół roku i koniec. W prasie się robiło coraz gorzej, coraz biedniej i też, mimo że to akurat nie było jeszcze wtedy wiadome, też się skończyło, w sensie w 2012 bodajże padły gry, albo w 2013 na początku. Więc ja miałem jakby tak z tyłu głowy, że czas już coś pozmieniać. No i podbił do mnie wtedy Radek Zaleski, obecnie Netguru, i Michał Gębicki, obecnie Klabater.
i zaproponowali mi, ponieważ Radek wtedy z Michałem właśnie rozwijał tego całego, ten cały CD, zaproponowali mi, żebym się dołączył i pracował, Tadziu, od 9 do 15, do 17 będziesz pracował. Ale czy będziesz przychodził na 9:30, Tadziu? Czy na pewno? Ponieważ ja wtedy miałem tryb życia taki, że chodziłem spać o 5, 6 i wstawałem, jak wiadomo, tak? Jak gracze, streamerzy bardzo często mają taki też tryb życia. To stwierdziłem, że to jest ten moment, kiedy trzeba wydoroślić, tak? I jednak pójść do normalnej pracy. No, poszedłem i tam byłem przez 10 miesięcy. Jakieś 10 miesięcy, no w międzyczasie się pojawiła opcja pracy w Riocie. To nie wypaliło, w sumie nawet do końca nie wiem, dlaczego. Mam swoje podejrzenia dlaczego. Tam byłem pół roku i po pół roku wróciłem do Polski, gdzie z kolei wróciłem już do czekającej na mnie pracy w CD Projekt Red, gdzie miałem okazję pracować przy The Witcher Battle Arena. To jest gra, która zniknęła w ogóle jakby z annałów historii. No właśnie tak, bo ja wiem, co to jest, tak? Ale to gdzieś zniknęło nagle po prostu. No zniknęło. No. Red się do tego nie przyznaje. W sumie szkoda, bo to nie była zła gra, tak? Ona miała swoje problemy, trafiła na bardzo zły moment w firmie, bo firma była zajęta robieniem Wiedźmina i to było ważniejsze po prostu. No ale gdzieś na jej zgliszczach się urodził Gwint poniekąd, tak? W sensie ten team później był tym core teamem Gwinta, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Akurat mi już przy tym nie było, bo ja tam odszedłem, w Redzie pracowałem rok ponad troszkę. No a potem mówię, była przerwa i potem trafiłem do Hogów i w Hogach już po prostu sobie wychodziłem game designera, bo to było mi marzenie od dzieciństwa. Czyli tak, to dziennikarstwo było fajne, ale jednak ciągnęło cię, żeby po prostu robić gierki, że jednak chyba to jest to? Czy nie można tego porównywać, że jedno marzenie było silniejsze od drugiego? Czyli dziennikarstwo nie było moim marzeniem, było pracą, która wynikała jakby z tego, że tak mi się w życiu poukładało. Ja to bardzo lubiłem robić, moja matka jest dziennikarką, więc jakby miałem to rodzinnie we krwi, powiedzmy. Natomiast robiłem to, bo umiałem, tak? I bo przynosiło mi to pieniądze i zresztą zrobiłem to dużo za długo. Gdybym wcześniej zrezygnował i poszedł do tak zwanej normalnej pracy, za mniejsze pieniądze, ale z większymi perspektywami, to pewnie trochę inaczej mi się potoczyło życie, gdzie indziej bym teraz był, żeby nie było, nie żałuję, bo jakby no, ja bardzo, bardzo lubię generalnie to, co robiłem w życiu i nie mam. Zawsze mówię, że jak wyjdę z domu i spadnie mi cegłówka na głowę, to umrę szczęśliwy, tak? Bo jakby gdzieś tam już się spełniłem troszeczkę w tym życiu. Na pewno za coś zostanę zapamiętany, więc fajnie jest mieć taką świadomość, nie? A teraz w ogóle wychodzisz na swoje. Założyłeś, jeśli dobrze zrozumiałem, z komunikatów własne studio. To jest tak, że ja dołączyłem do takiego studia, które się nazywa Nowatek i to jest studio, które się zajmuje wydawaniem gier związanych ze światem Cyberpunka. Czyli jednym z dwóch głównych światów, które stworzył Michał Gokowski. Michał stworzył Komornika, który nawiasem mówiąc też powstaje teraz gra ze świata Komornika robiona przez nasze siostrzane studio, które się nazywa Sylem, które jest prowadzone zresztą przez Marcina Janiszewskiego, mojego serdecznego przyjaciela i byłego zresztą lida i szefa z Hogów i takiego mentora, który mi bardzo fajnie tam w życiu parę rzeczy ustawiał. Sylem zajmuje się Komornikiem, a Nowatek zajmuje się Cyberpunkiem i w tym momencie jakby w Nowateku są też dwa piony, czyli jest jeden pion, który się zajmuje grami bez prądu, który prowadzi Krzysiu Wolicki, którego może ktoś kojarzyć na przykład z wydawnictwa Red Imp, które założył, które wydaje właśnie gry planszowe i RPG. I on się zajmuje tą częścią papierową, a ja się zajmuję częścią bezpapierową i ta część bezpapierowa została nazwana, zresztą to Michał Kulkowski wymyślił, Red Square Games. To jego pomysł był, tak? Nazwa jest jego, tak. Okay. Miała być inna, ale z pewnych powodów nie mogła ona zaistnieć, więc Michał właśnie tam rzucił parę tytułów i mówi Red Square. Ja mówię, bracie, w ogóle... No. Więc stąd się wziął Red Square. Red Square to jest w tym momencie, to jestem ja i moich dwóch kolegów, z którymi pracujemy nad prototypem gry ze świata Cyberpunka. Nie powiem jakiej, nie powiem o czym, nie powiem jaki ma tytuł. Myślałem, że może ci jakoś podejdę. Nie, byłem PR-owcem przez lata, to ja podchodzę. A słuchaj, ty jakby w Red Square Games jesteś szefem tego projektu, czy pełnisz rolę... Ja zajmuję się całym tym pionem właśnie gier prądowych, tak? Czyli wszystkie gry wideo, które będą powstawały w Nowateku jako całości, będą robione przez Red Square. To jest taki nasz brand, powiedzmy, tak? Okej. Okay. Ale będziesz też pełnił rolę game designera. Znaczy nie, no, jestem absolutnie jestem game designerem, jestem też jakby takim creative leadem tego w tym momencie. Oczywiście. Także ta gra będzie robiona wedle pomysłu Michała i mojego. Okej. Okay. Jest robiona.
No to słuchaj, no to wychodzi na to, że jesteś osobą z bardzo dużym doświadczeniem, które w tym momencie wyszło totalnie na swoje i powiedz mi, jakie miałbyś rady dla takich początkujących twórców gier, którzy dopiero zaczynają z game devem? Znaczy ja mam, od razu powiem, jaki jest mój największy problem, bo jestem takim oldschoolowym papierowym designerem. Mm-hmm. Ja mam już jakieś techniczne skille, ale wiem, że mam ich jeszcze za mało i to zdecydowanie techniczne skille. Uczyć się Unreala, uczyć się Unity, najprostsza rzecz. I oglądać, czytać, uczyć się o designie, słuchać. Jedna ważna rzecz, nie obrażać się na gry. Znaczy ja strasznie mnie wkurzę, jak ktoś na przykład mówi, że Fortnite to gówno. To jest dla mnie takie nieporozumienie. Fortnite jest jedną z najlepszych gier na świecie. W ogóle poziom produkcyjny, pomysły, live service, jaki oni zrobili, te wszystkie eventy, to jest w ogóle jakiś nowy poziom, tak? I mówić o czymś takim, że coś jest gównem, to jest zamykanie się na świat po prostu, tak? Na świat gier, więc mieć otwarty umysł i nauczyć się narzędzi. Też, gdyby to było... Im szybko się da, tak? Bo później będzie ciężko po prostu, bo jak się jest starszym panem, tak? Lat 45, to będziesz miał w komentarzach, później zobaczysz. To już jest ciężej się uczyć po prostu nowych rzeczy. Znaczy, na pewno nie jest gównem, bo gdyby było gównem, to nie grałoby to dziesiątki milionów ludzi na całym świecie, tak? Coś zrobili Zobacz dobrze. Internet! Znaczy właśnie, wiesz, to jest bardzo duży problem też w ogóle w game devie, jest taki problem jakby systemowy troszeczkę, że ludzie wbrew pozorom, ci, którzy robią gry, wcale w nie tak dużo nie grają i wcale nie są na te gry otwarci. Znaczy znam parę osób, które są otwarte. Mój przyjaciel Paweł Kowalewski z Hogów, który jest nam od lat gameplay designerem, teraz leadem w Shadole, który ma niesamowicie otwartą głowę. On właśnie jest gościem, który cały czas w ogóle gra we wszystkie gry. On ma swoje ulubione gatunki, oczywiście czasem pewnych rzeczy, na przykład to jest zamknięty, nie mogę go przekonać, że w Monster Hunterze to, że nie lokuje się kamery, jest dobre, a nie złe, bo on chciał mieć zalokowane. Nie, stary, bo to tak jakbyś miał, kurde, auto aima, to nie o to chodzi. Ale jakby on, jakby sam się jest człowiekiem, który jest nieprawdopodobnie kreatywny i potrafi właśnie wymyślać rzeczy takie out of the box. I to jest właśnie fajna cecha przede wszystkim designerów. Tam designerzy muszą grać w gry, to w ogóle nie ma dwóch zdań. Nie mogą grać w jeden gatunek, powinni grać we wszystkie, powinni się uczyć o designie, powinni zapoznać się z koncepcją Rational Game Design, czyli takiego systemu projektowania gier, który wykorzystuje Ubisoft. I to jest system projektowania gier, co niestety troszeczkę w grach Ubisoftu widać, że to jest systemu jakby robione, także to jest troszkę spod sztancy, ale to jest bardzo, bardzo otwierający oczy sposób myślenia. O, to jest Rational Game Design to się nazywa. Jest na Gamasutrze cały artykuł bardzo fajny, tłumaczący podstawy tego, co to jest. No to słuchaj, do opisu nawet chętnie wrzucę link, jak znajdę, bo to jest bardzo ciekawa kwestia. A jak to wygląda z tobą? Masz jakieś swoje ulubione gatunki, czy też masz tak, że grasz we wszystko dosłownie? Znaczy ja bardzo lubię gry z otwartym światem, bardzo lubię gry multiplayerowe. No, cały czas gram namiętnie w PUBG, gram w Sea of Thieves, chociaż mój stream uważa, że ostatnio nie gram i mnie strasznie za to gonią. Jako, że jest to gra, w której mam setki godzin. Lubię oczywiście blockbustery. Teraz sobie przechodzimy skin Uncharted. To moja lepsza połówka, która przy okazji jest też panią Bethesdą obecnie, czyli PR menadżerem Bethesdy na Polskę. Niełatwy kawałek chleba, nie będę ukrywał. Oj tak. Chociaż Bethesdzie się akurat... Uważam, że Bethesda miała świetny rok generalnie. To jakby udało im się bardzo fajnie powyciągać tematy i jeszcze do tego mają bardzo fajne perspektywy na następne. No, ja na Deathloopa to czekam po prostu. Och, Jezus. Też tak samo. To mam bardzo wysoko na swojej wishliście. No, Deja Vu to mam w ogóle ten kawałek, co tam był, ten bondowy, to ma puszczony w ogóle na playliście jako drugi. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, jaka jest jedna moja ulubiona gra, jaki jest mój jeden ulubiony gatunek. Pewnie strzelaniny gdzieś na końcu, bo to jednak zawsze było moje takie. Ja byłem też od strzelaniu, prawda? Jak gamblerze zaczynałem od tego, że robiłem shootery, mimo że najpierw zacząłem od strategii. Chwaliłem właśnie kochanie Bethesdę, że dobra robota, dzięki. Miałem bardzo, bardzo długi romans z Battlefieldem, taki ocierający się naprawdę już o schizy, w sensie grałem sportowo w Battlefielda 1942. Więc pewnie shootery, ale mówię, to nie da się tak, nie mam jednej ulubionej gry, nie mam jednego ulubionego gatunku, nie mam trójki najbardziej ulubionych gier. To wiesz co, to sorry, to ja w może Red Dead. Ale to wiesz co, to muszę w takim razie podbić stawkę, ponieważ na sam koniec każdy gość dostaje to samo pytanie. Wyobraź sobie taką hipotetyczną sytuację, że zamykają cię na rok w izolatce, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry. Jakie byś wziął? To właśnie widzisz, to jest pytanie, na które nigdy nie mam odpowiedzi. A mam internet w tej izolatce? Masz internet, możesz grać w multiplayerze.
No to PUBG na pewno. Na pewno jakąś Grand Strategy jedną. I jedno MMO jakieś. Pewnie WoWa. Czyli tak pragmatycznie, nie? Żeby faktycznie pragmatycznie, nie. Jak mówisz mi, że, nie, jak mi mówisz, że ja mam na rok tutaj, wiesz, siedzieć w izolacji, to ja do tego podchodzę absolutnie pragmatycznie. To słuchaj, to tak naprawdę ode mnie to jest wszystko. Ja ci bardzo dziękuję za ten czas poświęcony na ten wywiad i mam nadzieję, że jeszcze będzie jakaś okazja, żeby się zgadać. Jak już będziesz mógł więcej mówić o tej swojej tajemniczej grze w uniwersum Cyberpunku? Tak jest. Z przyjemnością. Dobrze. To moim dzisiejszym gościem był Tadeusz Zieliński. Tatku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo.